Dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa, który przywędrował do nas aż z cesarstwa Austro-Węgier. Tak jest, to jest Jost Model 15. Tak na szybko mi się udało znaleźć. No i jest z 1908 roku, tak jak sobie wyczytałem. Jeśli przyjmiemy, że czas nie biegnie liniowo, tylko nakłada się na siebie warstwami, a my jako podróżnicy tylko przelatujemy przez te warstwy, to cesarstwo Austro-Węgier wciąż istnieje, tylko gdzieś tam na dole, prawda, w tej innej warstwie. Franz Kafka gdzieś tam w ciągu jeszcze chodzi po tej Pradze, tylko zupełnie w innym wymiarze, nie w tym co my. Nie wiem, możliwe, że da się jakoś tam dostać, ale ja nie znalazłem jeszcze sposobu. Więc jestem więźniem po prostu czasu, swojego czasu podróżuję. Więc to jest dziwna maszyna. Dziwna z tego względu, że ma bardzo nietypowy sposób pisania. Jak widzimy tutaj, to nie jest normalne, prawda? No bo ta standaryzacja, kiedy te czcionki były odbijane tak jak w zwykłych maszynach, czyli jedno na zasadzie jednej takiej dźwigienki, to nie było tak na samym początku. Wcześniej istniały bardzo różne konstrukcje i dlatego jak zobaczyłem tą maszynę, stwierdziłem, że pomimo tego, że jest czeska, że sobie ją sprawię, sobie tam. No i cena dla mnie też była bardzo atrakcyjna, bo sprzedawca po prostu zwyczajnie nie wiedział, co sprzedaje. Więc przeniesiemy się trochę do czasów może Franza Kafki, tak? Do tej Pragi z dawnych lat. Poczujemy się trochę jak ci ludzie z tamtych czasów, którzy musieli właśnie obcowali z tego typu urządzeniami, pisali na nich różne opowiadania, jakieś druki biurowe, niebiurowe. Cesarstwo Austro-Węgier było bardzo zbiurokratyzowanym tworem, no i jak najbardziej były im tego typu rzeczy potrzebne. I chyba do tej pory właśnie w tym kraju mamy jak mamy, stąd właśnie jest ta biurokracja. Tak, bo tu akurat gdzie ja przebywam, no to był ten styk tych trzech imperiów: rosyjskiego, pruskiego i właśnie austriackiego. Oryginalnie maszyna była produkowana w Ameryce, ale to oczywiście to jest typowo na rynek czeski z całą gamą ich dziwnych znaków diakrytycznych. Maszyna na razie jest w stanie takim, jakim ją znalazłem. Oczywiście jest kompletna, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda i możemy nawet na niej zobaczyć, że wałek się przesuwa, prawda? Z pewną pomocą. Tak jest, no oczywiście jest zerwana tam ten naciąg całej tej sprężyny. Tu mamy tą dźwignię, która zupełnie na przykład w drugą stronę się przesuwa, prawda? W prawo. Zazwyczaj się przesuwały w lewo. Ale to jest właśnie dlatego, że ta standaryzacja nastąpiła później, a wcześniej były różne takie ciekawe wynalazki i spróbujemy ją zwyczajnie odświeżyć i zobaczyć może jakieś ciekawostki mechaniczne. Mamy tutaj trochę śrubek konserwacyjnych od pokryw, jedna, druga i tu, tak uważam, więc od tego zacznę, zanim w ogóle zdejmę wałek. A, wyszło. No, mamy pokrywę zdjętą. Tak wygląda. No i proszę bardzo, możemy sobie pooglądać, jak ona teraz wygląda. Stuletnie pajęczyny, to jest coś. Tak to teraz wygląda. Wydaje się, że zdejmowanie wałka polega na zdjęciu takich kołeczków tutaj, blokujących z jednej i tutaj z drugiej strony. Czyż on jest tu? Tak, tutaj jest. Czy teraz można go wyciągnąć? Nie, to coś jeszcze tutaj blokuje, to nie tam. Może teraz wyjdzie. No jeszcze nie? Nie, to nie to. To jeszcze coś. Jak to się wyciąga, tutaj trzeba takie dwie śrubki poluzować. I teraz możemy go... O! Już wychodził. O, wychodzi. Tam są takie rolki, które wypadną prawdopodobnie, ale są. Także mamy go wyciągniętego, cały wałek. Proszę bardzo. Tak, jeszcze tylko to. No i tutaj te dwie rolki.
Chyba są identyczne. I numer seryjny 018378. Możemy zacząć konserwację. Tu mamy pozostałości po oryginalnej lince. Tak ona wyglądała. Nie wiem, czy tak było w 1908, czy ktoś to później założył. W każdym razie będziemy trzymać się oryginału i tak samo dorobimy nową z takiego śmiesznego sznurka. Linka założona, bardzo prosto się naciąga sprężynę, taki kręcią, który po prostu przekręcamy, aż sprężyna osiągnie odpowiednie napięcie. I ukończyłem tą maszynkę. Jest bardzo ciekawa. Jak ją skończyłem, to zastanawiałem się, gdzie tu w ogóle jest taśma, gdzie jest mechanizm przenoszenia, prawda, tego całego napędu, gdzie się to wkłada. Nie wkłada się, nie ma taśmy, nic nie ma. Jest zwyczajnie tam pod tymi czcionkami. No i właśnie zagadka się rozwiązała. Dlaczego to się tak dziwnie podnosi? Podnosi się dlatego, że pod tymi czcionkami jest zwykła taka podkładka na tusz. No już bardzo stara i twarda prawie jak kość, ale trochę ją nasączyłem i może coś na niej napiszemy. Oczywiście tą maszynę wypadałoby całą rozebrać na części pierwsze, odrdzewić i na nowo pomalować, ale ja nie chciałem tego robić, głównie ze względu na czas. Więc zrobiłem taką szybką renowację. Myślę, że wystarczy na kolejne kilkadziesiąt lat. I maszyna w tym momencie jest, ja wiem, 99% sprawna. 99, bo 1% to jest taki, to dziwne coś, to znaczy nie mogę tego, to jest docisk papieru, nie wiem, nie mogę tego zrobić, żeby to dociskało, ale w ten sposób też działa, też to działa i to wystarczy, prawda, przynajmniej w tym momencie, bo ja i tak na niej nie będę pisał, to jest maszyna czeska, ja czeskiego nie znam i tak jest, znaczy czeska, amerykańska. I co ma taka maszyna? Jakie ciekawostki? Tak jak wspomniałem, to jest tutaj jest ta dźwignia taka, prawda, która totalnie w prawą stronę nam przekręca albo o jeden. Tutaj jest właśnie napisane jeden. Bardzo interesujący mechanizm z takimi wcięciami. Odpowiednio im większe wcięcie, tu mamy trochę większe wcięcie i to jest w tym momencie przesuwa o dwa. A jeszcze większe, tak jak tutaj całe. No to chodzi o to, żeby ta dźwignia tam wchodziła jak najgłębiej. No to o 3. Także w ten sposób to rozwiązali. Co jest tutaj takiego... No właściwie to sobie może wkręcimy kartkę. No tak. Prawda, jest minimalnie krzywo. I dość mocno siedzi. Dlatego tu mamy taki mechanizm zwalniania, który nam powoduje to, że możemy sobie ją wyrównać. Jak jest wyrównana, to z tyłu mamy marginesy. Mamy tego typu marginesy. Prawy margines z prawej strony, lewy margines z lewej strony. Czyli tutaj będzie odwrotnie, tak? Bo po mojej lewej stronie jest prawa strona maszyny z drugiej strony, a po mojej prawej stronie jest lewa strona maszyny. Więc znowu prawy margines z lewej strony, lewy margines z prawej strony. Zależy od której strony patrzymy. Ale zamieszanie. Więc mamy te marginesy. W ten sposób się je ustawia, prawda? Tak i tak na przykład. To tutaj to jest taki fajny dzyndzel.
Zaraz sobie go obejrzymy, jak to działa. Jest taki zyndzel. Dobra. I w tym momencie tak, ten margines dotąd maksymalnie, prawda, możemy go już zostawione. A z drugiej strony o, dotąd, prawda, bo tak sobie teraz ustawiłem śmiesznie. Więc ten dzyndzel pozwala nam, o, prawda, ding, bing, już tam coś tam dzwoni, ten dzwonek. Mamy tutaj zamek, zamek Franca Kafki. Więc ten zamek, prawda, o, nic nie napiszemy, ale jak naciśniemy zamek, powinno, o, powinno się dać. Jest zamek. Zamek pozwala nam zwyczajnie pominąć margines. Tak jak w tam, w którejś z tych maszyn miałem wcześniej guzik, bodajże w Mercedesie, no to tutaj jest po prostu przycisk zamek, który pozwala na pominięcie marginesu. Co jest jeszcze? Mamy oczywiście cofacz. Cofacz się nazywa zbet, tak? Pewnie źle to wymawiam, nie znam czeskiego. Ale tutaj po prostu cofa nam to. Pięknie maszyna chodzi, jak na 908 rok, to jest rewelacja. To jest właśnie ten dzyndzel do przesuwania, prawda? Ale jak chcemy przesunąć w ogóle, to w środku jest jeszcze takie kółko dziwne, prawda? Chyba to się tak używało, prawda? No, naciskamy, prawda, to kółko od tyłu i pyk, i nam trochę przesuwa. Taki ten tabulator. Ale możemy jeszcze użyć tabulatorów wbudowanych, bo ta maszyna jest zaawansowana. Tu ma na przykład tabulator jedynka, prawda? O, jedynka. I tabulator dwójka do pewnego momentu. Tabulator trójka, czwórki nie damy rady, bo muszę wyregulować znowu margines. O. I teraz będziemy mieć czwórkę. Prawda, czwórka jest. O. O. Coś ten nam słabo, może trochę sprężyny nakręconą. Można ją dokręcić, ale mi się już teraz nie chce. No to ogólnie powinno działać. Bing, na końcu robi ting. Więc dzwonek działa. Tu mamy te, prawda, te całe trzymacze. Sobie je możemy trochę wyregulować. No i tu powinno być tak, że to się pewnie gdzieś zaciska, ale to zaciskanie nie działa. Ja już nie chcę kombinować. Ona miała bardzo ładne takie złote i niebieskie linie malowane dookoła tej pokrywki. Więc aż tutaj na tych bocznych panelach. No i to właściwie wszystko. To jest taka maszyna czasu dla mnie, bo jak mówiłem, nie znam sposobu, żeby przenieść się do Imperium Austro-Węgierskiego, poza może jednym właśnie, poza obcowaniem z tego typu wynalazkami, żeby zrozumieć, co chodziło po głowach tym ludziom, w jaki sposób myśleli, jak rozwiązywali problemy. No właśnie, siedząc i bawiąc się taką maszyną, możemy jakby wczuć się w tamten okres, tamten czas. Tak samo jak za, nie wiem, 1000 lat na przykład, nikt nie będzie w stanie poznać, jak my myśleliśmy, jeśli na przykład nie znajdą telefonu komórkowego i nie, nie wiem, i nie zaczną, nie uruchomią go, nie zaczną się tym bawić. Wtedy zrozumiałem, prawda, ten mentalność tych ludzi, którzy mieli taki gadżet. Tak samo my w pewnym sensie możemy przenieść się w czasie do roku 1908 i poczuć się trochę jak obywatel Imperium Austro-Węgierskiego.